Znajdujemy się w domowym laboratorium, gdzie porównamy sobie dwa najczęściej stosowane rodzaje wapna z naszym produktem. Domowe laboratorium, bo równie dobrze taki test możesz przeprowadzić u siebie w domu. Jedyne czego potrzebujesz to ocet oraz próbki wapna, które kupiłeś lub które zamierzasz kupić. Zanim przejdziemy do doświadczenia, powiem tylko dlaczego ocet. Ocet, ponieważ omawiane nawozy wapniowe praktycznie nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w kwasach glebowych, dlatego tutaj zastosujemy ocet, ponieważ jest to roztwór kwasu octowego, który będzie naszym zamiennikiem. W kubkach mamy nalany ocet w ilości 40 g, do których będę wsypywał w kolejności wapno węglanowe, wapno węglanowo-magnezowe oraz nasz produkt. Wsypujemy i zobaczymy, co się wydarzy. Jak widzimy, każde wapno inaczej zareagowało w kwasie octowym i tak samo inaczej zareaguje w waszej glebie. A dzieje się tak, ponieważ każdy z tych nawozów ma różną reaktywność. Na reaktywność ma wpływ rozdrobnienie surowca oraz wiek geologiczny. I tak dla najstarszych skał wapiennych i dolomitów reaktywność waha się od kilkunastu procent do nawet 100% dla miękkich skał z okresu kredowego. Tak, proszę Państwa, nasz produkt to kreda sucha, odmiana 06, dlatego jest bardzo reaktywna, przez co niesamowicie skuteczna. Dzięki temu mamy pewność, że nawóz szybko podniesie pH, nie zostanie wypłukany do głębszych warstw profilu glebowego lub do wód gruntowych. Druga sprawa, szybsze podniesienie pH to szybciej zebrany większy plon z hektara, a co za tym idzie, większy zysk. Jeżeli chciałbyś zastosować InKalk na swoim polu i zobaczyć różnicę, to zapraszamy do kontaktu.